Żebrano.com.pl powoli staje się czarnym koniem rozgrywek drugiej ligi. Beniaminek w 6 meczach przegrał tylko raz. W swoim ostatnim spotkaniu w fazie grupowej będzie mierzył się z zespołem Haskolek. Z kolei Haskolek, który podobnie jak Żebrano.com.pl jest Beniaminkiem drugiej ligi, też radzi sobie nie najgorzej. Zapowiada się zatem bardzo emocjonujące widowisko. Obie drużyny, czyli Żebrano.com.pl i Haskolek, swoje ostatnie mecze grały przeciwko zespołowi Militaria.pl. Haskolek tego meczu do udanych zaliczyć nie może, bowiem przegrał różnicą aż 25 punktów. Natomiast Żebrano.com.pl pokonał Militaria.pl 9 punktami. Patrząc przez pryzmat tych wyników oraz obecnych miejsc w tabeli obu zespołów, można pokusić się o stwierdzenie, że zespół Żebrano.com.pl będzie faworytem niedzielnego starcia. Żebrano.com.pl, zespół chyba, który nie jest wam obcy. Tak, graliśmy z nim jeszcze w trzeciej lidze, jakieś to było chyba dwie edycje temu. Natomiast ta drużyna od tamtej pory zmieniła się diametralnie. Tam praktycznie z tamtego składu już zostało mało zawodników. Wzmocnili się, myślę, solidnie, widać po wynikach, prawda? Dosi doświadczeni zawodnicy, jak Piotr Nizioł, to jest były koszykarz przecież bardzo znany. Jest Radosław Myszka, który na amatorskich parkietach osiągnął bardzo dużo, moim zdaniem. Chłopcy naprawdę grają fajną koszykówkę, jest to zespół niezwykle doświadczony. No i myślę, oni są faworytem w tym meczu. Myślimy o tym meczu od 2 tygodni, obserwowaliśmy 2 ostatnie mecze, Żebrano. Nie zawsze grają w pełnym składzie, natomiast tutaj parę wariantów grania ćwiczyliśmy i zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie meczu. No, nie chcę tutaj składać deklaracji, ale będziemy walczyć i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Ostatni mecz wasz, Militaria.pl, dość wysoko przegrany. Dlaczego? Znaczy ja bym w ogóle nie chciał mówić o tym meczu za bardzo, bo to był mecz taki, który nam kompletnie nie wyszedł. Myślę, że już w tym sezonie drugi taki mecz nam się nie powtórzy. 25 punktów to taki mały pogrom, bo to jest naprawdę dla nich solidne. Może powiem tak dość dziwnie, ale chciałbym zagrać z nimi w playoffach w pierwszej rundzie. Jeżeli taka będzie szansa, no chcielibyśmy ten wynik poprawić. Tak jak mówię, próbowaliśmy z Militarium różnych rozwiązań gry i w obronie, i w ataku. Niestety to nie był nasz dzień, to był typowo nie nasz dzień. Militaria jest dobrą drużyną, natomiast zobaczymy w playoffach, co pokażą tak naprawdę. I wtedy zaczyna się zabawa od nowa. Sponsorem drużyny jest polska firma farmaceutyczna Haskolek. Militaria.pl, mecz był bardzo udany, no akurat chyba po prostu miałem dzień i miałem dosyć dobrą kondycję, więc starałem się jakoś zagrać jak najlepiej potrafię. Jednak w 6 meczach jeden mecz przegrany, smuchał w rączce, co się wtedy stało? Myślę, że to cała drużyna troszeczkę zawiodła, myślę, że nie każdy był w jakiejś dobrej predyspozycji do gry, chyba mieliśmy po prostu pecha. Jakie są zatem wasze cele na ten sezon? No mam nadzieję, że przejście już do pierwszej ligi i dążymy do tego, żeby tam się pojawić. I na pewno nie odpuścimy sobie teraz w tej fazie końcowej całej gry. Najbliższy mecz, rywal Haskolek. Znacie ten zespół? Generalnie nie znam ich gry, gdzieś tam tylko sprawdzałem po statystykach. Wygląda na poważnego rywala, ale myślę, że z nimi wygramy, jestem tego pewny nawet. Doświadczenie takich zawodników jak Piotr Nizioł, Jarosław Zyskowski, nie wiem, czy z wami trenuje, czy nie, pomaga pozostałym zawodnikom? Jarosław Zyskowski obecnie z nami nie trenuje, Piotr Nizioł jak najbardziej tak i na pewno pomaga nam dużo, bo ma spore doświadczenie i na pewno nam to pomoże w fazie play-off. Chciałem jeszcze podziękować drużynie Haskolek ze względu na to, że zgodzili się na to, żeby ten mecz przesunąć na niedzielę, bo niestety u nas jest parę osób kontuzjowanych i jeszcze raz za to dziękuję, ale na pewno nie będzie to taką taryfą ulgową dla nich, że odpuścimy ten mecz i będziemy starać się ich pokonać, więc pozdrawiam ich i niech się szykują na porażkę.